Asiunia, autor Joanna Papuzińska. Joanna Papuzińska zastosowała wspaniały wybieg, przedstawiając swoją własną historię. Bohaterką książki jest bowiem 5-letnia Asiunia Papuzińska, dziewczynka w szpiczastym kapturku, która doświadcza wojennej zawieruchy. Początkowo nieświadoma jeszcze konsekwencji wojny, cieszy się 5. urodzinami i dużą, kochającą rodziną, a także mieszkaniem na Mątwickiej 3/1, wypełnionym książkami, piosenkami i ludźmi. Wojna już trwa, ale dopiero teraz zaczyna być obecna w świadomości dziewczynki. Prezent, choć skromny, bo dostała gumkę, ołówek, zeszyt do rysunków i kredkę, która z jednej strony pisała na czerwono, a z drugiej na niebiesko, wciąż cieszy i tylko Asiunia nie rozumie, dlaczego brat wciąż wypytuje ją o adres. Ta informacja jest niezwykle ważna w tych czasach na wypadek zgubienia się. Pierwsze zdarzenie z okrucieństwem wojny to deportacja matki, po której dzieci zostają rozdzielone i mieszkają u dobrych ludzi. Liczne rodzeństwo trafia do różnych domów, nie zapomina jednak o sobie, usiłując jak najlepiej funkcjonować w zastanej rzeczywistości. Asiunia mieszka na ulicy Filtrowej u 3 smutnych pań, u których przybywa jeszcze jedna dziewczynka, Elka, nieco starsza od bohaterki. Dni wypełnione zabawami przedszkolnymi nie pozostawiają dużo czasu na rozmyślanie o wojnie, choć dziewczynka doświadcza sporo związanych z tą sytuacją niedogodności, jak choćby chowanie się w śmierdzącej starymi kartoflami i siuśkami piwnicy przed nalotami. Następnie bohaterka znajduje schronienie u nieznajomej pani, zwanej ciocią Olo, na ulicy Alberta. Przedsiębiorcza kobieta robi wszystko, by dziecko czuło się szczęśliwe. Bawi się z Asiunią w tygrysa, a w trudnych czasach udaje się nawet zdobyć dla bohaterki nowe ubrania, sandałki i sukienkę. Po tej wielomiesięcznej tułaczce dziewczynka trafia wreszcie pod opiekuńcze skrzydła babci, która wynajęła domek letniskowy w Aninie. Udało jej się zgromadzić w nim wnuczęta, siostry Asiuni, Ewę i Dankę oraz braci Przemka, Krzysztofa, Marka i złotowłosego Tomka, a więc teraz wszyscy razem starają się przetrwać wojenną zawieruchę. Pewnego dnia jednak starsi bracia wyruszają do Warszawy, by wziąć udział w powstaniu. Są harcerzami i złożyli przysięgę, zatem nie wyobrażają sobie, by nie stanąć do walki o ojczyznę. Mimo gniewu babci pakują plecaki i odchodzą. Niestety nie udaje im się dotrzeć do stolicy, bowiem mosty na Wiśle są pilnowane przez niemieckich żołnierzy. Wściekli wracają zatem do Anina. Wspólnie chowają się przed spadającymi bombami, choć Asiunia chciałaby schować się w niewielkim doku na łące zamiast w schronie. Chowa się zresztą w tej dziurze, jednak brat Przemek wyciąga ją z kotlinki i ciągnie za ręką do murowanego domku sąsiadów, gdzie wszyscy sąsiedzi z drewnianych domków znajdują schronienie. Początkowo dzieci z rozpaczą zauważają, że wśród chroniących się nie ma babci Tosi, ani Marka i wszyscy zastanawiają się, czy pociec nie uderzył w domek. Na szczęście wkrótce w drzwiach piwniczki pokazuje się babcia, za nią zaś Marek z wielkim garnkiem klusek kładzionych. Rodzina jest siłą, która pozwala im przetrwać nawet wypędzenie z domu przez niemieckich żołnierzy, a także męczący marsz. Na szczęście byli pilnowani przez żołnierza, któremu chyba zrobiło się żal starej kobiety w ortopedycznym bucie i gromadki dzieci pozostających wciąż na końcu pochodu, bo machnął tylko ręką i pozwolił im zostać na drodze, podczas kiedy cały pochód zniknął w oddali. Przetrwali, tyle tylko, że nie mieli teraz gdzie spać, znów byli bez domu, a zbliżał się wieczór. Na szczęście przyjęła ich do siebie obca kobieta. Spali w piwnicy, podczas kiedy nad nimi waliły armaty. Taka sytuacja trwała przez kilka dni, bowiem to rosyjska armia atakowała wycofujących się Niemców. Aż w końcu ktoś uchwylił drzwi piwnicy i z informacją, że przyszli Rosjanie. Początkowo wszyscy się ucieszyli, przekonani, że i Warszawa zaraz będzie wolna. Okazało się jednak, że Rosjanie zatrzymali się przed Wisłą, zaś w stolicy wciąż trwało powstanie. Wrócili zatem do domu w Aninie, teraz biednego, zniszczonego przez kule i odłamki pocisków. Wszystkie domy w okolicy tak wyglądały. Wypalone, puste, z powybijanymi oknami. Szedł tędy front. A Asiunia była przekonana, że mowa o złym olbrzymie z bajki, który ogromnymi nogami wszystko deptał i łamał. Dom, niezależnie od jego stanu, był jednak wszystkim, co mieli, więc chłopcy naprawili, co się dało. Za dziewczynki posprzątały gruz i śmieci. Radzili sobie z trudem. Latem nie mieli letnich ubrań, zimą ciepłego okrycia, a nie było żadnego sklepu w okolicy, gdzie można by było kupić odzież. Z trudem udawało im się ogrzać mały domek. Nie było też co jeść. Babcia przypiekała na patelni nawet żołędzie, z których robiła pożywną kawę. Zbierali również strąki fasoli na zupę. Któregoś dnia zjedli nawet zająca złapanego przez braci. Choć Asiunie było bardzo przykro, to nie było innego wyjścia, bo była wojna i nie mieli co jeść.
Ciocia Lunia spruła zaś swoją wełnianą kamizelkę, mówiąc, że nie jest jej potrzebna, i z wełny zrobiła na drutach sweter dla Asiuni. Pewnego dnia do domku zapukali rosyjscy żołnierze, soldaty, którzy chcieli zrobić sobie gorące jedzenie. Babcia ugotowała im zupę, oni zaś w podzięce pozostawili trochę wojskowego pożywienia, suchary i tuszonkę, czyli mięsną konserwę. W domu zjawiła się też opatulona w chusty babuleńka z małym dzieckiem na rękach. Okazało się, że to ciocia Tygrys, ta sama, u której Asiunia kiedyś mieszkała. Tyle tylko, że dzidziuś był tylko atrapą. Kobieta niosła po prostu ubranie wypchane jedzeniem. Asiunia była przekonana, że ciocia chciała ich nabrać. Dopiero później zrozumiała, że ten kamuflaż był konieczny, bowiem gdyby ktoś zorientował się, że ciocia niesie jedzenie, mógłby jej je zabrać. W pomoc w utrzymaniu rodziny włączyli się również bracia i mali się różnorakich prac, byle tylko przynieść do domu coś do jedzenia. Stali na zimnie, sprzedając bułki i papierosy na stacji. Pracowali jak dorośli, ale mimo trudów nikt nie narzekał. Jednak wyczęczeni pracą i głodem chłopcy coraz częściej chorowali. Wówczas babcia wpadła na pomysł, by zostawić domek i przenieść się do cioci Oli. To stoczka. Rodzina zdobyła przepustkę od rosyjskich żołnierzy i spakowawszy niewielki dobytek, ruszyli wraz z rosyjskim kierowcą do cioci. Tyle tylko, że ich podróż skończyła się zaraz i to bardzo szybko, na skrzyżowaniu dróg. Inni rosyjscy żołnierze byli wściekli, że cywile jadą ich samochodem, dlatego mimo iż zapłacili za podróż, musieli wysiąść. Całe szczęście, że udało im się wynająć wóz z koniem i w końcu mimo przeraźliwego zimna wszyscy dotarli do cioci Oli. Ciocia Ola opiekowała się w stoczku setką różnych dzieciaków, takich, które pogubiły się na wojnie i takich, które przyjechały tu na kolonię i nie mogły wrócić już do Warszawy, bo tam trwało powstanie. Ciocia Ola, czyli ciocia Tygrys, niczym prawdziwy tygrys, walczyła o wszystko i udawało jej się zdobyć pożywienie i opał. Działała tu nawet szkoła i teatr. Dzieciaki przedstawiały jasełka. Całe szczęście jednak, że w końcu wojna się skończyła, zaś ci rodzice, którzy przeżyli w końcu, połączyli się ze swoimi dziećmi, a pewnego dnia przyszedł nawet tato Asiuni.